Jak gra wygląda, też nic nie oznacza. Trzeba zagrać, żeby wiedzieć, co się będzie działo. Grafika taka z 2010, dziwne cieniowanie. Co ty? Ja uważam, że grafika jest bardzo fajna właśnie. Do grania takiego competitive, to ta grafika jest najlepsza. Wszystko widać na niej. A nie najebane detali i wszystko realistyczne, żeby... O, fajna grafika była. Nie, mi się podobała grafika. Nie licząc tej ściany kolorowej, to mi się nie podobało, ale reszta uważam, że grafika jest bardzo spoko. Wie ktoś, kiedy ta gra wychodzi? Nie, nikt nie wie. Znowu żadnego upgrade'u jednostek. Ja pierdzielę, że to jest niesamowite. Zero niczego. Czy to jest jakaś masakra? Co ja mam zrobić? A to 2020 podali na Twitterze. Jutro beta startuje podobno. Okej. Okay. Tak, nie mamy żadnych upgrade'ów, a nagle wjeżdżają dwa Jaxy randomowe. Okej. Okay. Dwie Vayne. Akurat jakoś bardzo nie pomaga. Coś tu mogę wstawić, co bardzo pomoże. To już bardziej pomoże. Zrobimy tak. ...228 true damage'u z Hand of Justice, to całkiem nieźle. Co na... Aha, dobrze mnie trafiła, okej. Okay. Trzeba nadrobić te 10 golda. Tylko czemu, kurde, ja zostawiłem ten talię, nie wiem po co. Nie było dać na susa pod lighty? No było lepiej. Było lepiej, na pewno. ...17 golda. Mała szansa, żeby wjechać na 20. Musielibyśmy trójkę dobrać. Sam nie wiem. No rozumiem tak. Jak grałem w BF3 na średnich, niskich, to widziałem każdego przeciwnika, byłem dobry w tę grę. A jak na BF4 na kompie na wysokiej ultra nie widziałem połączników, bo grafika mocna update miała, więc minimalistyczna grafika w FPS jest to. No też tak uważam. Ja nie lubię. Znaczy dopóki gram jakieś tam zabawy dla, wiecie, dla siebie samego, jakieś tam takie po prostu granie dla zabawy, to mi się podoba, jak jest grafika ładna. Ale jak mam grać w jakąś competitive gierkę, to realistyczna grafika to jest dla mnie najgorsze, co może być. Albo jakieś takie upzdurone milion rzeczy, nic nie widać po prostu. Nienawidzę takiego czegoś.
jedynkę z szansą za 4 te same jednostki w sklepie? Mała. Niestety. Co mamy za przedmioty? W sumie to nic nie mamy. Zróbmy tak. I zostawimy sobie tą sorakę na razie. Rzeczywiście coś lighty rzucają się w sklepie. Mój błąd, że tych, że tego nasusa nie zostawiliśmy. Zajebisty jesteś, bro. Najlepszy na świecie. Naprawdę. Swoją drogą, Hand of Justice mógłby dostać nerfa? Jest za bardzo uniwersalny itemem? Ja wiem, czy nerfa? Jest randomowy przede wszystkim, więc... Wiesz, też nie jest takie super. Sobie Leona, jeśli wyjdzie wygrana. Ale może nie wyjść. Lul. Ahaha! Git. Siema, Dariusz. Mhm. To jest dużo lightów, wam powiem. Pytanie, czy jest sens w ogóle to kupować? Szczęście, chociaż jest pomocne. Ezreal. No to kurde. Teraz będziemy mieli zagłostkę. Ezreal jest kozak też. Co się dzieje? Czy ktoś ma jakieś Jurika albo coś?
Ale brbop! Za 500. 500 plus rozdał. Jak to się mówi. Para pa pam piru pam 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 wow. Nie wiesz, wat? Wat? Na susa nam brakuje. Naprawdę nam się te lighty po prostu tak pchają pod nóż, że koniec świata. To jakaś masakra jest. Jeszcze jedna vein, żebym mógł przetransportować na Yorika GA, byłoby super. Ten ma jednego Olafa. Siema, Seltander. Co tam słychać? O jest, Morello. To elo. No i czemu w mojego Kerego? Dwa razy. Zobaczcie, LeBlanc, jak sobie zrobiła, super. Ale ten Atrox, co wam powiem, on tam koksa nieźle. O, drugi Yorick. O kurde. Ale bym sobie go przyjął. Zgrywalnym itemem. No dobra, to na razie. To zrobimy Rage Blade w takim wypadku. L4 do końca tego dnia, zdycham tak trochę, może coś wygrasz? No nie wiem, postaram się. Zobaczymy. Był już patch w TFT? A czy miał być patch? No, ten też ma Yorika. On gra Lighty? Sam nie wiem. Co to jest? Kinglery? Co on gra? Nie, dwa Lunar. Jakieś randomowe rzeczy. Co tu się dzieje w ogóle? Co? Kurde, dwa mistyki. Dobra, poczekamy. Nie, dobra, kit z tym. Magia. Powinno być okej. Okay. Oho! Oho, szósty level, srebrny Olaf. Okej. Okay. Okej, okay, kolego.
Okej, okay, kolego. Szósty level, srebrny Atrox. Srebrny Olaf. Kolejny Atroxik. I to nam się też przyda. Są planowane jakieś turnieje w TFT? No co czas są grane jakieś tam małe turnieje, duże turnieje TFT, no to Riot będzie organizował. Niedługo. Ale się gold sypnęło. O, o. Sześć lightów. Ona ma 60 many. Czyli to daje jej 18%, czyli 12, czyli jakieś 15. Jakieś 12 ma. Nie, co mniej, 10 many za atak, to jest nic. Dopóki nie będziemy mieli srebrnego Yorika, to nie robimy transferu itemów. Fajna bluza? No dzięki. Nie, dopóki bez srebrnego Yorika nie ma sensu ich podmieniać. Imo. Następnym level robimy sobie na 8. Zastanawiam się nad tym Serafem tutaj. Jak to spoko jest. Dobra, robimy Serafa. Lucyn za Nasusa? Chyba nie, nie chcę, żeby Nasus zginął od razu. Im wcześniej, tym lepiej. Kuźwa. Singe z Morello OS. I tak wygraliśmy. Co, Bisman kto? Ty, co ja tam miałem? Kurde, coś było. Coś opuściłem, ale nie wiem co. Soraka była, okej. Okay. No, kit z tym. Nie, trzeba było Tarika włożyć. Mam pytanko, które może być nie możesz odpowiedzieć, ale jednak zapytam. Na start według setu TFT była impreza organizowana przez Riot, w której najlepsi gracze mieli mały turniej, który tylko też będzie w set 3, takie coś. To nie byli najlepsi gracze, tylko to był invitational. Więc to nie było nic competitive, to był taki dla zabawy turniej. I zapowiedział, Riot wtedy już zapowiedział, że co set będą takie turnieje. No, czego gościu? No, znaczy, że masz za słabe ekonomię, skoro narzekasz, że ja jestem na 4-3 i 8 level. Lul. Typie. Dalej, dwa Atroxy jeszcze. No? O? Tylko czy mi do czegoś potrzebny... Nie, nogi? A, kolejne by się przydało. Ten armor byłby najlepszy, zresztą wzięli mi Atroxa. Zostaw ten armor, ty... Pipo loku. Jest, Wszystko biorą. Dobra, nic z tym nie robimy w takim wypadku.
No, drugi Oryk wreszcie. Na razie tak. Nie, jak się w ogóle wyleczył drań. No, jeszcze jeden Aatrox. Trojan Hand of Justice, Gins of Jax nie byłby zajebistym carry? Jakbym miał go złotego, to tak. Jakbym miał go złotego, to bym na pewno coś takiego zrobił. On w ogóle, Trojan Jax, jak ma Berserkera, to jest rewelacyjne. Jeden Aatrox za Taryka? Nie, level 1 Taryk jest bez sensu, to wolę mieć heala i speed attack. Giant Slayer is perfect on Lucian. Yeah, I know, but we are one round before Raptors and we are very high on health, so I don't need to do anything, to be honest. Giant Slayer na Luska nie będę kupował, znaczy wiem, że to jest dobry przemysł na niego, ale nie będziemy go wstawiać, dopóki nie będę wiedział, co wypada z Raptorów. Mamy za dużo HP, żeby sobie takie tam rzeczy robić. Zek... Naprawdę to wszystko? Ble. Zero wyboru tak naprawdę. Kurde, nie mam co sprzedać. No, zrobimy tak. Trochę tego żałuję. No, ale zobaczymy. Jeden Aatrox, błagam was. Jeden Aatrox, błagam was. Czemu ty grasz też lightami, powiedz mi? I czemu mi ukradłeś Oryków? No nigdy nie tym nie gra. No tak nam brakuje po prostu power spike'ów, że to jest koniec świata. Halo, Gawcio. O,
O, wreszcie. To jest bardzo duża zmiana. A, bo ten kolega z 6 lightami odpadł. Dobra. Dlatego. Teraz jeszcze tylko jeden Lucian by się przydał. Singe 2 tam wjechał. Na rejony, ale na szczęście bez Morello. O nie, nieważne, ma Morello. Jezu, sicku. Dwóch gości singed Morello. Co ja mam zrobić? Makabra. Będzie ciężko. My musimy zrobić tutaj top 4. A, ale dwóch gości mega ciężko mnie kontrują. Czemu oni grają? Przecież bardzo... Dobra. Kuźwa. No to robimy tak. Wiem, że Atrox, ale ja mu nie będę dawał Rage Blade'a przecież. Powinniśmy go dostać i tak. Powinniśmy go dostać i tak. Więc nie ma co dramatyzować. Nie, z Lucian. Ten jeden Atrox powinien wlecieć i tak. Więc nie ma sensu go puszować. Kiedy dostajemy zdecydowanie bardziej grywalne itemy z Thieves Gloves. Szczególnie przeciwko Yasuo. No oczywiście Yasuo wlatuje na mojego Luciana. Ta hydra jeszcze. Nie, ten loket niepotrzebny, że oni muszą zginąć. Bez sensu. Czy jakieś czyki bryki tarkowika? Nie mam pojęcia, zobaczymy. Się rozpędzili koledzy. Dobra, jest top 4, top 3 jest. Hit. Jak jemu Soraka wjedzie na czaszkę, zanim zrobi ulta, to byłoby czad. Nas najbardziej myślę, że to jest co? Blade Masterzy i Berserkerzy, więc najlepiej jakbyśmy pushowali w Janna sobie. Znaczy Taryk 2 też jest spoko, nie? O Jezu, ten jaki będzie rozdawał teraz. Brbap! Wielki. Szkoda, go zobaczymy w takiej rundzie. Co oni dostają? Giant Slayer, niedobrze. Bardzo niedobrze nawet. I Ionic Spark. A, to tak. Oni nie grają w ogóle z Zephyrami, to na szczęście. Dla nas. Ile on ma w ogóle Olafów? 4. That's good. Po co mam lokować, jak dostanę golda? Nie no, bez sensu. Potrzebujemy Tarika. Ale już nie wiem w sumie, czy drugi stepny Jorg nie byłby lepszy. Powiem wam szczerze.
Muszę sprawdzić, co tam asasyni, jak tam asasyni jadą tutaj. W ogóle nie jestem pewien. Ale się zgrupowałem bez sensu. Chociaż są bez takiego dramatu. Na ha ha! Dobrze, Tarik. Git. Dobra, co oni grają jeszcze raz? Mamy 3 targety z 3 itemami. O, jak ładnie ten Tarik wjechał. Wyobraźcie sobie teraz 2 Tarika takiego. Dobra, został jeden koleś z berserkerami. Gdzie ta Janna? Ile ma Olafów? 6 uzbierał. Nie dobrze. Nie dobrze. Gdzie ten... Zobaczcie tego debila, gdzie poszedł. Niesamowite. To jest po prostu niewiarygodne. Gdzie on podszedł w ogóle? A, spierdoliłem. Moja wina. Moja wina. Przegrałem na własne życzenie tą walkę. Zephyr? Nie ma Zephyra. Jeszcze Gia dostał. Ja jebie. Problem jest, że on skacze do Nami i do Janny. Dobra, zostawimy tak. No niestety. Ma 2 GA na 2 Olafach. Ja nie wiem, co mam zrobić. Dobra, Soraka wygrała walkę i wygrywamy grę. Było ciężko. Było ciężko, ale się udało.